Cena za wybory. Na polskiej scenie politycznej rozgrywa się gorzka farsa, za którą Polacy zapłacą zdrowiem lub życiem. Zbliżają się już pierwsze terminy ku temu, żeby te wybory się odbyły. Podobnie myślano we Francji. Wybory odbyły się mimo skażenia. Dziś jest pozew zbiorowy lekarzy i pielęgniarek wobec ministra i premiera za narażenie zdrowia. Tak powinny się odbyć. W Niemczech wybory odbyły się w Bawarii. I tak 13 marca na każde 100 tysięcy ludzi było średnio 3 zakażonych w Niemczech i średnio tyle samo w Bawarii. A już 13 kwietnia odpowiednio 148 przypadków w Niemczech, a w Bawarii aż 252. Czyli po wyborach ten land przekroczył 170% średniej krajowej zakażeń, a liczba tam zmarłych to prawie 1/3 wszystkich zgonów w całych Niemczech. To wszystko razem mimo wszystko nie jest coś takiego, co upoważniałoby do... Do myślenia. Upoważnia wykres różnicy przyrostu zakażeń między Bawarią po wyborach, a resztą Niemiec. Świat wyciąga wnioski z tych danych. Wielka Brytania przekłada wybory. Francja przekłada drugą turę. Etiopia przekłada wybory. Hiszpania, Szwajcaria, Brazylia, Serbia, Paragwaj, USA. Dziesiątki krajów przekładają wybory i referenda. Polska nie przekłada. To nie jest tak, że my możemy sobie powiedzieć, odkładamy wybory, bo z jakichś względów uważamy, że tak należy zrobić. Czy Polskę stać na ofiary? Najwyraźniej prezesa stać na wszystko.